Wiktoria i Sandra są przekonane, że Zosia ma romans z dyrektorem Chlebowskim. Są tym zszokowane i chcą zdobyć dowody na to, że dyrektor uwiódł uczennicę. Postanawiają wydobyć od niego wyznanie, a całą rozmowę nagrać. Szkoła jest ubezpieczona, mamy to w pakiecie, więc proszę przysłać jakiegoś fachowca. Powiedziałem wyraźnie... Dobrze, ale jutro to jest ostateczny termin. Do widzenia. No chodźcie, dziewczyny. Słucham, o co chodzi? Chciałyśmy porozmawiać. No to siadajcie. O czym? Co pan sądzi o dużej różnicy wieku w związkach? Czyli? No kiedy ta różnica jest duża. A czemu z tym do mnie przychodzicie? No bo chciałyśmy porozmawiać z kimś mądrym i starszym. Nie podpuszczajcie mnie. A mogę wiedzieć, dlaczego tak was interesuje ten temat? No bo Sandra zakocha się w dużo starszym chłopaku. Co, ja? No nie udawaj panu dyrektorowi, możesz zaufać. A dużo starszy jest ten chłopak? 3 lata. Rozumiem. 3 lata w waszym wieku to spora różnica, ale potem to wszystko się wyrównuje. A miał pan kiedyś taki związek, że kobieta była starsza lub młodsza? Nie nazwałbym tego związkiem, ale pamiętam, że byłem po uszy zakochany w dużo starszej kobiecie. Miałem wtedy 5 lat. A pan dyrektor robi sobie znasz żarty. Nie, mówię zupełnie poważnie. No, ale to było kiedyś. A teraz? A teraz jestem żonaty. No, ale my nie o tym mówimy. Dziewczyny, skoro 3 lata to jest dla was spora różnica, to myślę, że Sandra może nie powinna się spotykać teraz z tym chłopakiem. Może powinnaś poczekać. Może to nie ten czas. No, też tak uważam, że to jeszcze za wcześnie. No, to może my już pójdziemy. I pamiętajcie, nie ma jednej recepty. O, ale co pan ma na myśli? No to, co powiedziałem, że związki bywają różne. No tak, ale miał pan kiedyś jakiś dziwny związek? Dziewczyny, a co wy tak wypytujecie o mnie? Tak bez powodu, Wiktoria, chodź już. Przestań. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.